dobry. Gościmy dzisiaj na spotkaniu autorskim panią Elzę Piotrowską, pisarkę, która w swojej twórczości skupia się głównie na dzieciach. I tutaj możemy wymienić kultowego Tubcia Chrupcia czy Ciocie Jadzie. Pani Elza na co dzień mieszka w Brazylii. Wcześniej przez kilkanaście lat mieszkała we Włoszech, ale chyba lubi powracać do naszego kraju, promować swoje książki, ale także spotykać się ze swoimi najmłodszymi odbiorcami. Bardzo ciekawe spotkanie. Zapraszam na relację. Jesteśmy właśnie po spotkaniu autorskim z klasą drugą. Jak wrażenia, proszę powiedzieć? Wrażeń sporo, wszystkie bardzo dobre. Przede wszystkim przepiękne miejsce. Gratulacje. Jedna z piękniejszych bibliotek, w których w ogóle byłam, a jeżdżę na spotkania do bibliotek już od wielu, wielu lat. Grupa dzieci, fantastyczna też. Niewielka, tak jak lubię, bo wtedy inaczej się pracuje. Można kontakt z każdym dzieckiem złapać. I dzieci świetne, bo ciekawe świata, otwarte i świetna pani też. Też o tym wspomnę, bo dobry pedagog to jest połowa sukcesu. Ja to od razu widziałam, że ta pani wie, co robi. Moja praca to też jest w pewnym sensie praca pedagoga, także bardzo zwracam na to uwagę. Mhm. Pani biogram, jeżeli chodzi o twórczość, jest przebogaty. Zastanawia mnie, jak pani znajduje czas na to wszystko? O, jakie pytanie, dziękuję, bo to rzadko kto o tym pomyśli. Często takie pytanie się pojawia na spotkaniach, skąd biorę pomysły, czy mi nie zabraknie pomysłów. I ja wtedy na nie odpowiadam, że pomysłów na książki na pewno mi nie zabraknie. To, czego mi brakuje, to jest właśnie czas. I sama nie wiem, jak go znajduję. Piszę po nocach, czasem po prostu pracuję na dwie zmiany. W dzień ogarniam rzeczywistość taką administracyjną albo jeżdżę na spotkania autorskie, a w nocy piszę. I dlatego taka godzina jak dzisiaj, dziewiąta rano, kiedy się spotkanie zaczyna, jest dla mnie bladym świtem, bo odsypiam przeważnie tę drugą zmianę nocną i śpię po prostu długo. Ale tak sobie to życie poukładałam, żeby to dzielić, żeby tę dobę dzielić na dwie części, no i naprawdę pracuję na dwóch zmianach. Należy powiedzieć, no myślę, że to jest bardzo ważne, że pani mieszka w Brazylii. No właśnie, to znowu jest też dosyć skomplikowane pytanie, gdzie ja mieszkam. Tak naprawdę można mieszkać w różnych miejscach jednocześnie, uważam. I jeden mój dom jest tu, w Polsce. Do niego zawsze bardzo chętnie wracam i z nostalgią, bo ja bardzo kocham Polskę, jestem z nią związana. A drugi dom mam w Brazylii i tam często uciekam, żeby się zaszyć, żeby pisać, bo jedna rzecz to pisać po nocach i to jest bardzo komfortowe, bo wtedy nikt do mnie nie dzwoni, nikt do mnie nie pisze, ale jak ucieknę na drugi koniec świata, to już w ogóle jestem, i to dosłownie, to już w ogóle jestem niedostępna i wtedy mam ten komfort pisania, bo pisanie wymaga wielkiej koncentracji i takiego skupienia wewnętrznego. Nie można się, znaczy ja przynajmniej nie umiem się odrywać, po prostu jak wchodzę w książkę, to wchodzę w nią całkowicie i w Brazylii, w tej dżungli brazylijskiej mam taką możliwość. Napisała pani sporo pozycji, i Ciocie Jadzie, i Wojtka, Żołnierza bez munduru, ale którą książkę uważa pani za swoje takie no dzieciątko, że to jest takie no pani perełka? To zdecydowanie Ciocie Jadzie. To jest seria, która jest mi bardzo bliska. Ta Ciocia Jadzia istnieje naprawdę i to będzie dosyć nieskromne, ale inaczej nie da rady. To jestem ja. Dobrze, tylko ja jeszcze przerwę, bo Ciocia Jadzia jest wielka jak chmura deszczowa, ale
wcale pani nie przypomina tej chmury. No więc właśnie, dlatego, że ciocia Jadzia była pisana, ona oczywiście cały czas się jeszcze tworzy, ale te pierwsze części były pisane wtedy, kiedy moja bratanica, która jest narratorką, była bardzo mała i ktoś taki jak ja wydawał jej się olbrzymem. Dlatego jest ta perspektywa zupełnie inna i ta ciocia Jadzia właśnie jest taka wielka, jak deszczowa chmura. Nie wiem, czy jesteśmy podobne. Ja chciałam, żeby ona była zabawna i ona nie chciałam, żeby ona była piękna, ona miała być śmieszna, ale przede wszystkim miała być prawdziwa i niepoprawna, bo tak bardzo dużo jest poprawności w naszym życiu, za dużo, ja uważam, i troszeczkę to wszystko stanęło na głowie, a ciocia Jadzia pokazuje, że jednak nie na tym życie polega, że życie dzieje się gdzie indziej, że życie to jest coś innego. Życie nie jest czymś, co można zaprogramować, co można zaplanować. Ono jest dlatego piękne, że jest nieprzewidywalne, że jest tajemnicą. I dlatego, gdy ciocia Jadzia na przykład coś gotuje, to ona nigdy nie korzysta z żadnego przepisu, tylko ona najpierw wymyśla nazwę. Jest taki rozdział w jednej z cioci Jadź, który ma tytuł Karambello Pipi Akuku, bo ciocia Jadzia pewnego dnia wymyśliła, że chce zrobić karambello Pipi Akuku. Oczywiście nie miała pojęcia, co to jest, ale dopiero potem, jakby sugerując się brzmieniem nazwy, wymyśliła ze swoją bratanicą, że to będzie ciasto, że to będzie ciasto w 7 kolorach tęczy, że to będzie ciasto w kształcie zygzaka, no bo coś, co ma taką nazwę, musi być szalone. I tak dalej, i tak dalej. Ciocia Jadzia nie programuje rzeczywistości. Ciocia Jadzia jest tu i teraz. I to naprawdę jest głębszy taki wydźwięk tej serii, filozoficzny. Można oczywiście czytać po wierzchu, a można wejść głębiej. Ciocia Jadzia uczy, że życie jest tu, w tym momencie, a nie tam, gdzie sobie to wymyśliliśmy, bo potem jesteśmy rozczarowani, że to życie nie wygląda tak, jak my sobie to zaplanowaliśmy. A proszę powiedzieć, czy planuje pani napisać jakieś kolejne części, może jakieś kolejne serie Cioci Jadzi? No oczywiście powstają kolejne, jest ich mnóstwo, jest konkurs nawet rozpisany na moich stronach. Dzieci przysyłają mi różne propozycje, gdzie chciałyby wysłać ciocię Jadzie w świat, bo ciocia Jadzia też podróżuje. Jest ciocia Jadzia w Rio, ciocia Jadzia w Rzymie, ciocia Jadzia w Transylwanii. Kolejna część już jest praktycznie napisana, tylko jeszcze ją ilustruję i wyjdzie w przyszłym roku. To jest, uwaga, dorośli się ucieszą, ciocia Jadzia w PRL-u. Okay. Oho! A kolejna część to będzie Ciocia Jadzia i przylądek dobrej nadziei. I ten tytuł jest troszkę podchwytliwy. Tylko tyle powiem na razie. Dobrze, dobrze. Niech pani dozuje tutaj nam emocje. Natomiast krótkie pytanie. Brazylia czy Polska? Czy wróci pani kiedyś do nas na stałe? Krótkie pytanie i jak zwykle długa odpowiedź moja. Nie, tu będzie krótko. Nie wiem. Nie wiem. To jest właśnie to, co powiedziałam przed chwilą. Nie wiem tego i jakby nie chcę tego programować. Ale jednak w Polsce... No to jest powrót do korzeni, to jednak tutaj się wychowałam i ta Polska bardzo mnie woła, jak jestem gdzieś daleko. Często pani jest w Tak, Polsce? Oczywiście, jestem co roku, przyjeżdżam na spotkania autorskie, teraz jestem też bardzo długo, wiele miesięcy już. Także ja nawet nie czuję, z jednej strony nie czuję tak bardzo tego rozdarcia, bo ja jestem w Polsce co roku i jestem długo. Praktycznie w takim... klasyczny, w momencie, kiedy, no teraz jest COVID, to wszystko się jakby pozmieniało, ale normalnie przez wiele lat funkcjonowałam tak, że mam pół roku w Brazylii, pół roku w Polsce, więc dlatego ja mówię, że ja mieszkam i tu, bo to jest tak na pół rozdzielone, ale ta sytuacja covidowa, kiedy ja nie mogłam wyjechać z Brazylii, uświadomiła mi, że mimo, że ja miałam do dyspozycji naprawdę wszystko tam, bo mam dom w pięknym miejscu, przyrodę, ja nie byłam zamknięta, to czułam zamknięcie, czułam ten strach i to nie tylko chodzi o Polskę. Ja czułam strach, że mnie odizolowano od Europy, bo jak się wyjedzie do Brazylii, to jakby ta Polska trochę znika z tej mapy. Odniesieniem jest Europa, kultura europejska, to jest kompletnie inna kultura, zupełnie. I pewnie tej Europy, nie wiem, czy bym umiała żyć bez Europy. Rozumiem. A proszę jeszcze tylko zdradzić, czy pracuje pani teraz nad jakąś książką, czy doczekamy się jakiejś nowej pozycji może? No jak zwykle pracuję nad kilkoma książkami jednocześnie i to jest właśnie ta ciocia Jadzia w PRL-u, którą muszę jeszcze ostatnie poprawki nanieść i dokończyć ilustrację. Bajka o czasie, która już wyszła, ale teraz wyjdzie z moimi ilustracjami, bo swego czasu wyszła z ilustracjami i kogoś innego.
Mam taką książkę, z którą wiążę duże nadzieje. Mam nadzieję, że zostanie dostrzeżona. To jest taka historia filozoficzna, głęboka, choć bardzo prosto napisana. To jest historia o kółkach i kwadratach i o tym, co im się przydarzyło kiedyś. Piszę dla Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. To jest pierwsza nowożytna w ogóle uczelnia w Polsce. To jest długa historia, renesansowa uczelnia to była. Teraz jest tam Muzeum Archidiecezjalne. Piszę o biskupie lubrańskim, który był postacią absolutnie wyjątkową. I to jest taka historyczna książka, na którą teraz siedzę. No i jeszcze pracuję dla Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Właśnie wiedziałam przed chwilą, że mam telefon. Będziemy zaraz dyskutować na temat opowiadań, które piszę do takiego zbioru. To są takie opowiadania ekologiczne i zamówione przez WWF, ważną organizację. I to robię w tej chwili dokładnie. Mhm. Czyli po tym wszystkim tym bardziej dziękujemy, że znalazła Pani dla nas czas. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy nieraz, że przyjmie Pani nasze zaproszenie, czy w przyszłym roku, czy za dwa lata. Ponownie się zobaczymy, ponownie Pani odwiedzi naszą bibliotekę. A podoba się Pani w ogóle to, że jest na dworcu? To w ogóle jest rewelacja. Rewelacja, proszę Państwa, muszę coś wyznać. Niektórzy myślą, że spać na dworcu, bo to jest też pokój gościnny, w którym ja dzisiaj spałam, to jest tragedia, bo przejeżdżają te pociągi i tak dalej. A ja jak usłyszałam, że biblioteka jest na dworcu, to się bardzo ucieszyłam, bo się czuję tutaj jak w domu, ponieważ mój dom rodzinny w Polsce też jest przy dworcu. Ja nie usypiają, mnie usypia po prostu stukot pociągu i przejeżdżające pociągi. Ja to uwielbiam, więc spałam dzisiaj tak, jakbym była w swoim własnym łóżku, w swoim własnym domu, a pomysł biblioteki na dworcu jest absolutnie genialny, bo to jest biblioteka, która ma szansę, żeby żyć. Tutaj ludzie, to jest miejsce przechodnie, tak to trochę brzydko nazwę, no ale ludzie wysiadają z pociągów, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, wchodzą do biblioteki i już być może jest to nowy narybek. To jest genialny pomysł. Ja uważam, że w ogóle byłoby świetnie, gdyby biblioteki były w takich miejscach. Właśnie w takich miejscach, takich publicznych, uczęszczanych przez osoby, które bardzo często z przypadku się tutaj pojawią. Przypadek to też jest piękna sprawa, jak ta tajemnica, jak ta niewiadoma. To jest genialny pomysł. No i to piękno tutaj. Ta biblioteka naprawdę jest ze smakiem urządzona i ktoś, kto to robił, to dokładnie wiedział, co robi. Ten projekt jest spójny. Tutaj wszystko pasuje. Kolory ścian, posadzki, wyposażenie, więc naprawdę chylę czoła. Ja jestem zachwycona. Czyli na pewno Pani do nas wróci. Tak. Dobrze, i tym miłym akcentem żegnamy się. Niestety, bo pewnie pociąg już na Panią czeka. Oby Pani dojechała tam, gdzie ma Pani dojechać, bez przeszkód. Także dziękujemy raz jeszcze i życzymy udanej podróży i dużo zdrowia dla Pani. Bardzo dziękuję również. Dziękuję ogromnie. Dziękujemy. Rozmawialiśmy z Panią Elzą Piotrowską. Pozdrawiamy.